Cześć, siemaneczko wszystkim w nowym odcinku, kolejnym, już trzecim i chyba ostatnim w tym tygodniu, bo już jest niedziela, ale w niedzielę już nic nie będziemy nagrywać i dzisiaj jedziemy obejrzeć nowy siemnik. Tutaj jak widzimy, o! Nowy nabytek. Liftuje. Nowy siemnik. No nowy nabytek też. I co, jedziemy sobie skuterkami na drugą stronę mapy. Nabytek. Żeby nie przedłużać, my już lecimy. I dawaj, dawaj, lec za mną. Co, jedziemy sobie motorkami naszymi ulubionymi. Ten tam po blokach jedzie. Strasznie rzuca ten motorek, nie wiem czemu. Jak coś to włączyłem, przepraszam bardzo wszystkich. Musieliśmy jeszcze wyjść, dodać ten nabytek nowy. Jedziesz tam? Ile jedziesz na godzinę? 10. Ile? Teraz 50. Łaja, 120. Ale hamuję, bo już skręcam. I co? Lecimy sobie ten siemnik zobaczyć. Tak jak mówiłem, będzie to poznaniak. Poczekaj na mnie przed... Tak, już tam dojedziesz. Pan mówił, że go nie ma i mamy sami sobie. Bo mówi, że tam po polach jedziesz, ale spoko. Mówi, że... Bo dzwoniliśmy już do niego wcześniej. Mówi, że nie jest w domu, ale tam jest jego kobieta, żona. I tam jak coś, to tam zapukać. I tam powiedzieć, że... Czy kupujemy, czy nie. I co, ja już zjechałem. Tu sobie stanę. Tyk. I gdzie jestem poznany? Tyk. Nie ma go. O, jest, dobra, to chyba tutaj. Ty no. Co, dobry stan. Fajnie wszystko. O, przyjechał. Ty samochód porysujesz. Weź, bo jeszcze będziemy płacić. Co, fajnie. Podoba mi się w sumie. Ile? Ja tam widziałem na OLX-ie, że 3000, ale jakbyśmy trochę się potargowali, to myślę, że tak za 2700 byśmy go wzięli. I co? Fajny siemnik. Widać, że dobry stan jest. Nic takiego złego. Kozak, kozak. I bierzemy go raczej, nie? Tak już na 100% go weźmiemy. Dobra, co? Bierzemy sobie najwyżej pocinku, po niego pojedziemy, nie? I co? Ja tam idę powiedzieć. No, tam my bierzemy ten ziemię. No dobra, no. No, bierzemy, ja to będę skoczała jak samo. Czekaj chwilę tam. Ustaw sobie na tempomacie 100 na godzinę. Ale poczekaj, bo ja chcę tak za tobą jechać. Weź sobie tam na tempomacie ustaw 100. Dobra, jedź, jedź. Nie, ty jedź pierwszy. Jezu. Chyba niestety musimy. I tak. Ja nie wiem, czy ja ciebie wygląda. O! O kurde! Co tu się stało? Filip? Kurde. Żyjesz? Filip, halo, żyjesz? Filip, ty, no co tu się stanęło? Jedzie tu ktoś chociaż? Nie, no jeszcze nikt nie jedzie, jeszcze tam zobaczę. Czy nikt na pewno nie jedzie? Nie, nikt nie jedzie. Halo, Filip, żyjesz? Kurde, ale jak to się stało? Jak on aż tam stamtąd z tej kupowicy się tu wybił? Ja, Filip,
Ja wezmę ten jego skuterek. Spróbuję tutaj go na bok wziąć. Żyjesz? O, dobra, ej, Filip. Dobra, raczej żyje Filip. Zsiądź na ten skuter i odpocznij na chwilę. Dobra. Dojedziesz jakoś? Ja. Dobra, to tylko jest spokojnie. Ja nie mogę. Ale dobrze się czujesz, wszystko? Po karetkę nie dzwonić? Dobra, dawaj, jedź za mną teraz. Nie jestem po zbożu. Będzie w lusterku widzę. Dobra, nie wiem co tu się przed chwilą stało. Ja nie wiem czy Filip nie słyszy, czy nie, bo... Nie... Tam chyba nic się nie stało takiego. Ale żyje chyba. Ta, jedzie, żyje, on dwa życia ma. I co? Siemnik bierzemy oczywiście, ale... Kurde... No, wypadek miał Filip. To jest niefajnie tak troszeczkę. No bo mogło mu się zawsze coś stać przecież. I co? O! Słyszałem, ja tu zaraz wypadku nie wiem. Dobra. Jedziemy. Chodź, już tędy pojedziemy. Dobra, dobra, jesteś tam. Ja, no co? Zostawcie łapkę dla Filipa i zniszcz w komentarzach. No bo kurde, no kraksa masakra. Wypadek był. Tu! Ole, bokiem poleciał. Dobra, co? My się chyba żegnamy. Pojechaliśmy zobaczyć siemnik. Wszystko było ok. Kupujemy. Tylko Filip, niestety, ten opan. Stój. O ten o. Miał niestety wypadek i co? Ja wam dziękuję za oglądanie tych... Ile tam było filmów? 6 w tym tygodniu? 6 albo 5 w tym tygodniu. Ja wam dziękuję za to wszystko. I co? Widzimy się jutro. Jak wbijecie oczywiście 5 łapek, nie? 5 łapek. Jak wbijecie, to się widzimy. I co? Pożegnę się Filip. Halo. Weź powiedz coś, bo... O. Dobra, tak więc... Siemka.